Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu jest ServicePack, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca. I winy, wieś w powiecie bolesławieckim w gminie Warta Bolesławiecka, która nie tak dawno jeszcze tętniła górniczym życiem. Działo się tak za sprawą kopalni rudy miedzi Konrad, która nie funkcjonuje już jednak od 1989 roku. Przeszłość tego miejsca niejednokrotnie była już tematem naszych programów. Tym razem sprowadziła nas tutaj historia mogiły, albo tylko miejsca, w którym już po II wojnie światowej znajdowano ludzkie szczątki. Przed i w czasie II wojny światowej kopalnia w Iwinach i Bolesławiecki Zakład Wizów, który wówczas był hutą miedzi, połączone były kolejką linową, którą transportowano rudę miedzi z kopalni do huty. Zaczynamy od miejsca, gdzie była jedna ze stacji napędowych tego takiego bardzo ciekawego urządzenia technicznego, mianowicie kolejki linowej, która stąd miała około 15 km, ponieważ docierała aż z tych szybów tutaj do ówczesnej fabryki miedzi czy huty miedzi w Wizowie. Przy jednym z takich miejsc znajduje się właśnie mogiła. Przed laty znajdowano tam ludzkie szczątki, ale nie wiadomo do końca, kim byli ci ludzie i w jaki sposób zginęli. Zafrapowało mnie bardzo to, co dowiedziałem się właśnie o tych pozostałościach, szczątkach ludzkich, które tutaj przy tej kolejce zostały znalezione. I niewątpliwie musiało to mieć związek z jakąś tragedią. Nikt w lesie nie zostawia ciał ludzkich, natomiast musiało to się też, co jest tylko domniemanie, ale bardzo prawdopodobne, musiało to się na pewno jakoś wiązać też choćby z ostatnią wojną, gdzie ludzie wycofywali się, gdzie ludzie uciekali przed nadciągającymi Rosjanami. No, szła przed nimi taka już straszna opowieść o tym, co się dzieje po wkroczeniu Sowietów do różnych wiosek czy miast niemieckich, gdzie kobiety były gwałcone, gdzie dochodziło do różnych takich wojennych przestępstw. W znalezieniu tego miejsca ma pomóc niemiecka przedwojenna mapa, na której zaznaczone są między innymi umiejscowienia elementów całej trakcji przesyłowej. A w tym miejscu tutaj, w pobliżu jednego z tych właśnie postumentów od kolejki linowej, ma być ta mogiła. Mniej więcej dokładnie to będziemy w terenie, to pokażę, gdzie to się znajduje. Po całym systemie przesyłowym pozostały tylko solidne i ledwo nadszarpnięte zębem czasu fundamenty, na których wspierały się słupy trakcyjne. Na nich z kolei zamontowane były elementy prowadzące dla lin, bądź koła napędzające cały system lin z podwieszonymi wagonikami. Ta lina, która przeciągała wózeczki, była napędzana takimi ogromnymi kołami i w tym miejscu i w innych miejscach, bo główna centralna taka forma napędu znajdowała się w pobliżu Tomaszowa, bliżej Wizowa była jeszcze jedna. No więc jak to wyglądało mniej więcej? Koło, można sobie wyobrazić, było poziomo ustawione w stosunku do ziemi, gdzieś tutaj w górze. Tutaj na dole był potężny silnik, były te wszystkie osie, które napędzały ten właśnie cały mechanizm i wózeczki jechały dzięki temu stąd aż do Wizowa, do okolic dzisiejszych tych zakładów już też nieistniejących. Sama kolejka dotrwała do zakończenia II wojny światowej. Wszystkie jej elementy zostały wtedy rozebrane i wywiezione jako wojenny łup w głąb Związku Sowieckiego, a co pozostało rozkradzione. Przed wyruszeniem na poszukiwania mogiły odwiedziliśmy cmentarz w Iwinach, gdzie pochowany jest Józef Wontor. Człowiek, który jako żołnierz Armii Krajowej miał pseudonim Leśny. Dzisiaj jego mogiła zaznaczona jest na niej kotwica Polski Walczącej. Ta jego mogiła przypomina, że na pewno wśród tu leżących są też i tacy ludzie, którzy podobnie jak pan Józef Wontor, świętej pamięci, służyli Polsce wcześniej
swoim cierpieniem, czasami swoją krwią, niektórzy życie oddali, a później tutaj w Iwinach po przybyciu na te ziemie zachodnie pracowali dla dobra ojczyzny. Ten krajobraz zmienił się od lat 30. XX wieku dość znacznie. Przede wszystkim nie ma w nim słupów i wagoników kolejki linowej. Ale pozostały w nim jeszcze elementy przypominające o tamtej historii. Widać pozostałości po takich zabudowaniach, które się kiedyś nazywały Klara Ruch. To była niemiecka nazwa w tym miejscu. Tam były jakieś budynki też mieszkalne. Dzisiaj widać, że niektóre stare obiekty zostały, ale część to już są nowe takie zabudowania. Natomiast w terenie, zaraz bliżej podjedziemy, pokażemy, bo tu świetnie widać, jak ta linia tych właśnie słupów była rozmieszczona. Dotarcie do tych miejsc to obecnie przeprawa przez pola i zarośla. Niegdyś musiały być dobrze skomunikowane z drogami, bo wymagała tego konieczność dozorowania sprawności systemu kolejki linowej. Ale też niełatwo na podstawie starych map znaleźć już tylko przecież same miejsca po słupach podporowych kolejki. My jesteśmy w tej chwili tutaj, tu mniej więcej w tym miejscu. I stąd, biorąc pod uwagę skalę mapy, jest około 300 metrów do tego płotu, do tego miejsca, gdzie te były ta Klara Ruch. Zostały resztki... Widzisz, to jest to ogrodzenie, tak? A zobacz, tam jest końcówka tego. Nie, bo to tylko jest złudzenie, bo to jest końcówka lasu. Ale trzeba było wybrać jakiś kierunek. Podążając w wybraną stronę, minęliśmy rzeczkę Bobrzyce i pozostałości po fundamentach mostu. Opodal natknęliśmy się na elementy nieczynnej już i rozległej niegdyś infrastruktury kopalni Konrad. To są wszystko pozostałości po kopalniane i teraz można tutaj zauważyć, tak jak moja koleżanka znająca się na tym mówi, że to są ślady odwodnienia. Tędy rzeczywiście bardzo potężny taki rurociąg prowadzi, zresztą dwa. Z szybów, tak, że to wypompowano. Ta woda rdzawa taka jest rzeczywiście. No i tutaj był zbiornik, po prostu jak zestawy zostawiono, był zbiornik. No co można powiedzieć? Zbudowany tutaj tymi płytami betonowymi, także, że to było wszystko zabezpieczone, bo mamy z jednej i z drugiej strony. Dotarliśmy w tych poszukiwaniach do Złotego Lasu, jak niegdyś nazywało się to miejsce, a to za sprawą poszukiwań tu złota. Po tamtym, odległym czasie miejsce to znaczone jest jeszcze pozostałościami po wykopach. Te wszystkie zagłębienia to są ślady właśnie po tych poszukiwaniach kruszcu i można przypuszczać, że któreś z tych takich dołów być może służył jako miejsce doraźnego schronienia i ci ludzie mogli tu właśnie zginąć i na miejscu być po prostu przykryci krótką, taką niewielką warstwą ziemi, ale idziemy dalej szukać. Lasy te kryją też jednak wiele innych obiektów, których funkcje są już nieznane. Niemal równo przykryte ziemią są tu ceglane piwnice, których łuki i przestronne pomieszczenia robią jeszcze wrażenie. Kiedyś pytaliśmy takie różne zakamarki, nie mówię, że wtedy tutaj akurat w tym miejscu byliśmy, bo nie pamiętam tego, ale trudno było dociec, czemu te wszystkie obiekty służyły, dlaczego one tutaj były w tym miejscu lokalizowane, tam za płotem był jeden z szybów. No dlatego tutaj dzisiaj wszelkie teorie, jakie można snuć, to są tylko i wyłącznie domniemania. Być może te piwnice, zresztą bardzo niskie, były tylko fundamentem jakiegoś drewnianego baraku. Może jacyś pracownicy, którzy w tamtych latach tutaj coś przechowywali czy przytrzymywali, wiedzą na ten temat więcej. No po tylu latach od czasów, kiedy tutaj już nic się nie dzieje i te mury murszeją, to naprawdę wszystkie takie pomysły, żeby na pewno powiedzieć, co tutaj było, no są niepoważne. Chyba że uda się jeszcze komuś z tych naprawdę ludzi pracujących tu w okolicy coś do tych informacji dołożyć, to wtedy tak. Natomiast nie ośmielam się tutaj żadnych snuć teorii na temat, co było w tej części podziemnej, czemu to służyło. Ale cel naszych poszukiwań kazał nam bacznie wypatrywać innego rodzaju budowli. I udało się znaleźć kolejne fundamenty po kolejce. Być może to w ich pobliżu znajduje się miejsce, którego szukaliśmy. W sąsiedztwie tego fundamentu
zaraz poszukamy następnego. Są nie tylko ogromne drzewa, ale są też pnie jeszcze większe, więc widać, że tutaj to od wielu, wielu lat nie było tutaj po prostu żadnej gospodarki leśnej. Natomiast z tych relacji wynika, że w tych miejscach, w tych zagłębieniach, któreś z tych zagłębień, tylko nie wiem, czy to są te zagłębienia tutaj najbliżej, czy gdzie indziej, dlatego podejdziemy jeszcze dalej, znaleziono te szczątki przynajmniej dwóch osób. I no, to jest jeden z punktów charakterystycznych. Przez jeszcze całe wieki być może będzie wskazywał tą mogiłę. Informacje o znalezionych w tej okolicy ludzkich szczątkach pochodzą od przypadkowych świadków, którzy wtedy byli jeszcze dziećmi. Biorąc pod uwagę te wspomnienia ludzi, którzy jako no, młodzi chłopcy tutaj po tym lesie się kręcili i którzy znaleźli te szczątki, to wynikałoby, że przy fundamencie, blisko przy fundamencie, tak ich relacja brzmiała, był duży dół i że na dnie tego dołu właśnie ta czaszka i tam pozostałe szczątki ludzkie, te kości ludzkie się znajdowały. No i ten opis pasuje bardziej do tego miejsca. Tutaj widać jest kolejny fundament kolejki linowej, a przy nim bardzo blisko jest duży lej, taki, który prawdopodobnie no, mógł być właśnie miejscem schronienia i może miejscem śmierci tych ludzi. To właśnie może być to miejsce, gdzie znajdują się jeszcze szczątki ludzi, którzy tu zginęli albo zostali pośpiesznie pochowani. Wyjaśnienie do końca tej historii wymagać już jednak będzie specjalistycznych ekspertyz i poszukiwań. Te tutaj miejsca pokazujemy dzisiaj z taką nadzieją, że być może kiedyś, ponieważ jest specjalna grupa ekshumacyjna, która te szczątki ludzkie zabiera bez względu na to, kto był tym człowiekiem, który zginął, który został pochowany w jakiejś takiej mogile gdzieś leśnej czy polnej i są przewożone na cmentarz, gdzie znajdują bardziej godne miejsce z pochówku. Jeszcze raz podkreślę, ludzie, którzy zmarli, bez względu na to, czy byli zbrodniarzami, czy byli szlachetnymi osobami, to już są po prostu cienie przeszłości. I mszczenie się na szczątkach ludzkich, bez względu na to, jeszcze raz podkreślę, kim ci ludzie byli, po prostu nie ma sensu. To jest, każdy człowiek ma swoją godność i ta godność też polega na tym, żeby uszanować szczątki tych, którzy zginęli bądź zmarli w innych okolicznościach. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu był ServicePack, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca.